blaszki różnią się tylko i wyłącznie ubarwieniem, czy również na przykład charakterem, czy... Czy warunkami przechowywania. Krzywdość. Cześć, to Mus Spiders. Cześć kochani, witamy was w naszej nowej kuchni, w końcu bez tych muszelek na górze. Nareszcie. W końcu nic nie wisi na moim czole. Wszystkie ściany odnowione, dużo lepiej to wygląda, więc będziemy mieli w końcu takie normalne miejsce do nagrywania. Mamy już na to dwa pomysły, ale jeszcze musimy skończyć to pewnie teraz. Bo też kanapa nie będzie takim miejscem na stałe, chcemy się przenieść, może na stojąco będziemy nagrywać. Albo napiszcie nam, jak wam się bardziej podoba, jak nas się lepiej ogląda, jak siedzimy czy jak stoimy. W ostatnim czasie było u nas bardzo mało ptaszników z powodu remontów, z powodu też wprowadzenia modliszek na kanał. Cały czas coś się działo innego. Tak naprawdę ptaszniki były tylko i wyłącznie na streamie, które oczywiście mówicie, że bardzo lubicie, ale no jednak przydałoby się jakieś takie materiały, takie jak były wcześniej, typu przenoszenie na antenie. A my dzisiaj sobie zaczynamy taką nową, no nie serię, ale będzie to kilka odcinków na temat braszek. Można powiedzieć taki projekt Braszka et Braszka. W każdym odcinku będą po dwie braszki. Będziemy tam opisywać tą całą ich całe ubarwienie, gdzie występują, cała ogólnie charakterystyka tego gatunku. Czym się różnią między sobą, bo często początkujący nie wiedzą tak naprawdę braszka, czym różnią się czymś między sobą, oprócz tego, że są inaczej ubarwione, czy warunki są takie same, a my właśnie będziemy je i tak przenosić, więc w międzyczasie wy zobaczcie, jak można dla nich przygotować terrarium. A też właśnie my będziemy wam opowiadać o tych braszkach. Jakieś nasze spostrzeżenia, co zauważyliśmy też u tych pająków. Bo jednak niby to jest ten sam gatunek, ale jednak niektóre różnią się trochę charakterem, niektóre są takie bardziej... No właśnie. To się wytnie. I więc tak, będziemy przenosić pająki i będziemy też wam pokazywać, jakie przykładowe terrarium można dla nich urządzić. A w międzyczasie będziemy wam opisywać dany gatunek. Jakieś takie fajne zbliżenia postaramy się zrobić, żebyście zauważyli tą różnicę w wyglądzie. No i to by chyba było na tyle. Przechodzimy do pierwszej części. W tym odcinku porównamy dwa ptaszniki z rodzaju Brachypelma. Generalnie braszki są ptasznikami długowiecznymi, czyli jeżeli traficie na samicę, musicie liczyć się z tym, że wiążecie się z nią na około 20 lat, a nawet dłużej. Pająki z rodzaju Brachypelma poleca się nam ptasznika dla początkujących hodowców. Braszki nie są szybkimi pająkami, a nawet są znane z tego, że potrafią się nie ruszyć przez cały dzień. Panuje też opinia, że te pająki są nudne, bo dość wolno linieją. Tak naprawdę wiele zależy od warunków, które panują w terrarium. Przy zbyt niskiej wilgotności pająk faktycznie może poczekać z wylinką. Dodatkowo braszki lubią urządzać sobie głodówki, nawet jeśli nie są przed wylinką. I mogą wtedy nie przyjmować pokarmu przez jakiś czas. Nie zwracają wtedy najmniejszej uwagi na karaczany czy świerszcze biegające po terrarium. Do tego dość późno dojrzewają, samice po około 3-4 latach. Pamiętajcie również, że ptaszniki z rodzaju Brachypelma są wpisane na listę CITES. Co to oznacza? Lista CITES to porozumienie podpisane jak dotąd przez 181 państw. Mówi o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Oznacza to, że kupując braszkę, sprzedawca musi wydać wam dokument o wychowaniu w niewoli. Pamiętajcie o tym i w razie potrzeby upominajcie się. To wam musi na tym dokumencie zależeć. I dzisiaj przeniesiemy sobie dwie braszki. Będą to Brachypelma Bemei i Brachypelma Classy. Oba te ptaszniki pochodzą z Ameryki Północnej, a dokładniej z Meksyku. Zaczniemy od Bemei. Bemei można spotkać w środowisku suchym, półpustynnym. Przygotowując braplas czy terrarium dla pająka, musimy pamiętać, aby stworzyć mu w miarę naturalne środowisko. Pojemnik dobieramy tak, aby nie był zbyt mały, żeby pająk miał wystarczająco dużo miejsca do przejścia wylinki. Ale też pojemnik nie powinien być zbyt duży, żeby pająk nie miał trudności ze znalezieniem pokarmu. U nas, jak widzicie, pająk był do tej pory w sosierce, a dzisiaj przeniesiemy go do braplastu o wymiarach 19x19x9 cm. Jako podłoże dobrze sprawdzi się włókno kokosowe. My dodamy jeszcze wermikulit.
Zauważyliśmy, że wiele osób zaczęło go używać, bo naprawdę robi dobrą robotę, a do tego urozmaica wygląd terrarium. Wermikulit to minerał, który jest znany z właściwości przyjmowania i oddawania wody. Przyjmuje wodę, kiedy jest jej dużo, a później tę wodę oddaje, co pomaga utrzymać odpowiednią wilgotność podłoża bez efektu bagna. Odpowiednia wilgotność dla BMA to około 50-60%. A jeśli jesteście początkującymi hodowcami i nie wiecie, jak często zraszać terrarium, mamy dla Was dobre rozwiązanie. Dobrym pomysłem jest umieszczenie miseczki z wodą gdzieś w rogu terrarium. Woda pod wpływem ciepła paruje i tworzy się pożądany, egzotyczny mikroklimat. W pojemniku dla pająka naziemnego dobrze jest umieścić również kawałek kory czy korzeń, który posłuży za kryjówkę. Kiedy pająk jest już w terrarium, należy zapewnić mu temperaturę 24-28 stopni w dzień, a w nocy troszkę mniej. I teraz popatrzmy sobie jeszcze na ptasznika. Potocznie nazywany jest on ptasznikiem czerwononogim. Popatrzcie na jego kolory. Pająk jest jeszcze młody i nie był seksowany, a w dorosłości jego kolory będą dużo bardziej intensywne, ale myślę, że już teraz jest na co popatrzeć. Dorosłe samice dorastają do 8 cm długości ciała, a rozpiętość odnóży do około 15-16 cm. Odnóża i karapaks pokryte są piękną pomarańczą. Reszta, czyli uda, stopy i odwłok ptasznika są czarne. Dodatkowo odwłok pokrywają włoski parzące, na które trzeba uważać. Braszki często, kiedy są zdenerwowane, wyczesują się i naprawdę nie jest to miłe. Kiedy włoski spadną na Waszą skórę, będzie Was swędziała przez 2-3 dni. Coś jak spotkanie z pokrzywą, tylko gorzej. Okej, w takim razie czas na drugiego ptasznika. Jest to Brachypelma classy. Także pochodzi z Meksyku, dlatego Braplas będzie podobny do poprzedniego. Zaczynamy oczywiście od podłoża. Też jest to włókno kokosowe wymieszane z wermikulitem. Pospymy jeszcze ścinkami kory, dodatkowo jeszcze trochę porostów. I teraz kryjóweczka, czyli kawałek kory. I może jakiś korzeń? Coś zielonego? Kemka mchu zawsze mile widziana. Pamiętajcie, że braszki tak lubią przedstawić po swojemu. Przekopać, przesunąć, przewrócić. Braszki te są najmniejsze z rodzaju brachypelma. Samice osiągają mniej więcej od 6 do 7 cm długości ciała. Z odnóżami do około 14 cm. Tak jak inne braszki jest spokojna, chociaż nieco bardziej płuchliwa, a przez to napobudliwa. Zdenerwowana wyczesuje włoski parzące. Obie braszki mają słaby jad, porównywalny do jadu pszczoły. I coś dla uważnych widzów. Napiszcie nam w komentarzu, która z tych dwóch braszek podoba Wam się najbardziej i dlaczego. Wygra osoba, która lepiej uzasadni swój wybór. Temperatura w terrarium 25-28 stopni, wilgotność na poziomie mniej więcej 60-70%. Tak samo jak u BMA możecie wstawić miseczkę z wodą. W takim razie przyjrzyjmy się lepiej ptasznikowi. Czy widzicie różnicę między classy a wcześniejszym BMA? Classy ma czarny karapaks i odwłok. Odnóża jasnobrązowe, czarne stopy i uda. I to by było na tyle. Kolejne braszki już wkrótce. Napiszcie nam na dole, które chcielibyście zobaczyć w porównaniu. A jeśli film Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, a Wy też łatwiej wtedy do tego filmu wrócicie. Dodatkowo, jeżeli jesteście nowi na kanale, zostawcie subskrypcję, żeby było nas jeszcze więcej. I dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. A tymczasem widzimy się już na następną środę. Na razie. Cześć.